Hej, witam wszystkich z tej strony Razim i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Elden Ring, poradnik dla początkujących i nie tylko. No i ten odcinek będzie, myślę, że jednym z najciekawszych z odcinków, dlatego że będziemy walczyć z najtrudniejszym bossem w grze, czyli Malenium. No i do tej walki z bossem radzę wam się trochę przygotować, dlatego ja na sam początek wziąłem sobie parę przedmiotów. Wziąłem sobie mianowicie łuk runiczny, czyli użycie zapewnia błogosławieństwo wielkiego runu na wyposażeniu. I wziąłem sobie też czasowo wzmacniania ataki fizyczne, czyli szlachetne mięso i sobie tych dwóch przedmiotów użyjemy. Jeśli chodzi o dobór amuletów, no to mamy łaska złotego drzewa, zwiększa maksymalną liczbę perzet, ilość energii i udźwig. Mamy także nasz nakrapiany nasznik plus jeden, znacząco zwiększa krzepienie, wrażliwość i skupienie. Mamy tutaj amulet, który zwiększa siłę, no i mamy też arsenał wielkiego naczynia, który niezmiernie zwiększa maksymalny udźwig. Mamy też tutaj dość wysoki level, ale myślałem, że możemy sobie wykorzystać parę tutaj run na sam początek, na przykład wszystkie te wielkie runy i sobie dać jeszcze troszeczkę w siłę, tak chociaż do 100 myślę. Zobaczcie, tutaj mamy 2000 praktycznie dusz, tak żeby nam jeszcze bardziej się siła zwiększyła, żebyśmy byli jeszcze silniejsi. Tak mniej więcej myślę, że trzeba mieć około 120 levela, żeby tutaj na tego bossa się, no tak, myślę, na spokojnie, żeby z nim ugrać. Tak jest rekomendowane. Ale my sobie weźmiemy oczywiście troszkę więcej jeszcze tych punktów w siłę, żeby było jeszcze łatwiej. A myślę, że zużyjemy jeszcze wszystkich tych, co tutaj mamy i już będziemy iść na tego bossa. Boss jest nazwany najtrudniejszym głównie z tego powodu, że ma jeden atak, który jest praktycznie nieblokowalny i zabija nas od razu na hita. I ten boss też jest trudny z tego powodu, że się bardzo mocno leczy. Z każdym uderzeniem jego, no, leczy się na nas. Także no jest dość ciężko, ale spróbujemy użyć naszej łzy na śladowcy. Wzięliśmy miecz, który ma właśnie narzucone krwawienie. I mam nadzieję, że nam to jakoś pójdzie, także zaczynamy. Wpierw używamy oczywiście łuku runicznego. Użyjemy sobie szlachetnego mięsa. No i wchodzimy na tą walkę. I mamy cutscenkę. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Malenia, Blade of Mikala. No i dobra, mam nadzieję, że nie będziemy zbyt ciężko widzieć tego wstępu i uda nam się pokonać za pierwszym razem, ale o, jak widzicie, ostro się walka zaczyna. Ja tu się od razu wycofam i wezwę naszą łzę na śladowcy. Dobra, nie udało się, a zaraz spróbujemy. Trzeba się coś troszeczkę od niej wpierw wycofać, żeby wezwać na spokojnie naszą łzę, bo tu się już walka ostro zaczęła. I dobra, i teraz możemy spróbować się pobić. Ważne jest, żeby w miarę jej nie dawać oddechu, bo ją się da wytrącać, jak widzicie, z równowagi. I dość ładnie krwawienie na nią działa, także bijemy ile można. Tylko że ona oczywiście też do tyłu może, jak widzicie, no i patrzcie, ona się leczy na tych atakach. Ale tutaj spróbujemy ją mocno zbić, tak żeby ją wytrącić z równowagi najlepiej. Taka jest taktyka. Dobra, musimy się wycofać.
I teraz robi najgorszy atak, zobaczcie co się dzieje. Robi taką serię ataków, bardzo mocną. No i się bardzo mocno też wyleczyła, no ale spróbujemy tutaj. O właśnie, patrzcie, wybiliśmy ją z równowagi, teraz ją przebijamy. I po prostu trzeba cały czas stać przy niej i ją bić, no nie ma tutaj innej opcji w tej walce. Niestety. Jeśli będziemy zbyt wolni, no to... to zginiemy. Także bijemy ją i pierwsza faza padła, bardzo ładnie. I ten boss ma dwie fazy, także szykujemy się na drugą. W międzyczasie mogę wam powiedzieć, że druga faza jest bardzo podobna do pierwszej. Tyle, że pierwszy atak jaki ona zrobi, to trzeba będzie się bardzo mocno odsunąć, dlatego że może nas zabić na hita. Także trzeba od razu się odsunąć mocno. A poczekajmy, nim się ta walka zacznie. Może wam się wydawać, że ta pierwsza faza była dość łatwa, ale naprawdę jeśli nie wiemy co robić, to może nas ten boss bardzo łatwo pokonać. No i teraz zaczynają się prawdziwe problemy. Przede wszystkim pierwsze co robimy, to uciekamy. No i zobaczcie, nie udało mi się, bo idealnie na środek się wbiłem. No i zobaczcie, że tutaj właśnie idzie szkarłatna zgnilizna i zabiła też naszego sojusznika. No, trochę szkoda, że akurat tak to zrobiłem, no ale dobra, powiedzmy, że skupiłem się na czymś innym, ale spróbujemy sobie jeszcze raz podejść, bo jak widzicie nie było naprawdę źle. Tylko teraz od razu sobie weźmiemy łuk runiczny, by mieć więcej życia. Dokładnie tak. I szlachetne mięso. Dobra, no i próbujemy. Tu oczywiście znowu będziemy mieć cutscenkę. A, nie tym razem. Dobra, już myślałem, że będzie za każdym razem się załączać. No i dobra, jesteśmy wyleczeni na maksa, także możemy się spróbować z nią. Ważne jest naprawdę, żeby ją cały czas nawalać, nie dać jej oddechu. I będzie dobrze. Przynajmniej w tej pierwszej fazie, bo w tej drugiej, no, to raczej zaczniemy ją sami, bez niej, bez naszej łzy naśladowcy. Bo raczej ona zginie od razu, nasza łza, niestety. Także widzicie, ja tutaj się nie zatrzymuję, tylko ją nawalam, jeszcze ją przebijamy. Naprawdę mocno tutaj bijemy, nie dajemy jej oddechu. Dobra. I kończymy tą walkę. Także to sobie już pominiemy, bo to już widzieliśmy. I zaczynamy drugą fazę. I tutaj trzeba szybciutko uciec, bo to jak widzicie da nam szkarłatną zgniliznę na nas, narzuconą. Nasza łza naśladowcy ma dużo życia, także może przeżyje to. Dobra, przeżyła. No i teraz robimy dokładnie to samo co podczas pierwszej fazy. I po prostu ją nawalamy. Bijemy ją, ile wlezie, ile fabryka dała. Dobra, ona teraz się skupiła na naszym sojuszniku, więc my ją bijemy. Jak widzicie, no nie jest wcale prosto, co? No coś ona jednak bije. O, tutaj trzeba uważać na ten atak. Za każdym razem jak ona wyskakuje w górę, to tak naprawdę musimy być czujni. Oj, nie możemy też się na pewno dać tak złapać. No zobaczcie, ile nam to zabrało. Dobra, teraz mamy chwilę, to się wyleczmy. Dobra, bijemy ją. Jak widzicie, ona się już tutaj nie leczy, także jest chociaż tyle dobrego. Aby jak się leczy, to naprawdę dużo mniej. No i zobaczcie, robi ten szalony atak. A rzeczywiście nie leczy się teraz. Nie no, leczy się, tylko po prostu mniej dużo. O, i tutaj uciekamy przed tym, bo znowu będzie ta szkarłatna zgnilizna.
No i zobaczcie, nasza łzana środowcy padła, także zostaliśmy jeden na jeden. I zobaczmy, jak nam to teraz pójdzie. Możemy ją od razu bić. Dobra. Dwa ataki. I robimy unik. Tak to powinno wyglądać, ta druga faza. Dobra. Raz. Dwa. I patrzcie, wytrąciliśmy ją z równowagi. Aj, tylko nie udało mi się przebić niestety. Ale to nic. Myślę, że jest dobrze. Dobra, trafiło nas to, ale to nic. I atakujemy ją. Ach, przesadziłem, ewidentnie. Dobra. Tutaj musimy uciekać. Dobra, udało się tego uniknąć. Przynajmniej połowy tych ataków. Dobra, widzicie, było groźnie. Ale żyjemy ciągle, no i teraz my mamy szansę ją zaatakować. No i zobaczcie, padła. Także udało się. I dostaliśmy wielki róg Maleni, przepraszam, i wizerunek bogini z gnilizny. I zobaczcie, ile dusz za to dostaliśmy. No jak widzicie, walka była, wydawało się może, że jest dość prosta, ale uwierzcie mi, że nie jest taka. Naprawdę wiele tutaj podejść musiałem zrobić, żeby ją ogarnąć, ale z tego, co wam mogę powiedzieć, na pewno miecz, który ma krwawienie, łzana śladowcy, łuk runiczny się przyda, szlachetne mięso, no i tak naprawdę cały czas trzeba być przy niej i ją nawalać. W pierwszej fazie, kiedy leczy się naprawdę dużo, po prostu nie zważacie na nic i nawalacie ją razem z waszą łzaną śladowcy. W momencie, kiedy ona wyskakuje w górę, i to wtedy robi najgorszy atak w tej pierwszej fazie, bo naprawdę was może na hita zabić. I wtedy się po prostu odsuwacie jak najdalej i no trzeba liczyć na to, że nasza łzana śladowcy przyjmie na to całe swoje obrażenia. A w drugiej fazie tak naprawdę no to wasza łzana śladowcy raczej zginie. No i wtedy robicie dwa ataki i unik. Dwa ataki i unik, no i tak całą walkę powinniście przejść. Tak mi się wydaje, no widzieliście, ja nie miałem większych problemów, no tylko szkoda, że nie za pierwszym razem, tylko za drugim ją pokonałem, no ale ten drobny fejlik, wbiłem się prosto pod nią, nie w tą stronę unik, zdarza się, także za drugim razem ją pokonaliśmy, czyli bardzo fajnie. I tak naprawdę jak już pokonacie Melenię, to już koniec tak naprawdę wyzwań, można by powiedzieć, już trudniejszego bossa nie będzie w tej grze. I zobaczcie, pojawił się wielki kwiat, zaraz do niego podejdziemy, tylko oczywiście rozwijmy sobie trochę postać, bo patrzcie, trzy poziomy aż możemy sobie nabić. Prawie będziemy mieć stówkę siły. I teraz jak podejdziemy do tego wielkiego kwiata, którego ona po sobie zostawiła, to właśnie możemy zwrócić tą igłę z czystego złota, którą ostatnio od Melicenty dostaliśmy. Pamiętacie, ona ją wyciągnęła, przez co zginęła, no i my tą igłę mamy, także zwróćmy ją. I dostaliśmy igłę Mikieli oraz ponury kamień kowalski starożytnego smoka. I ta igła Mikieli nam się przyda do wyleczenia się z tego płomienia. Jak pamiętacie, co wam mówiłem o tej hiaty, co tam byśmy mogli odblokować to jedno zakończenie. I właśnie ta igła nam się przyda, ale będziemy musieli wykonać jeszcze jedną rzecz, żeby rzeczywiście tą... no czekajcie, ja wam zaraz tutaj powiem, jak to się dokładnie nazywało. Żeby nam właśnie oszalały płomień, to się nazywało proskrypcja oszalałego płomienia, żeby ten oszalały płomień z siebie zdjąć. Ale na razie, tak jak wam mówiłem, nie brałem tego oszalałego płomienia. Nie jesteśmy w oszalałym płomieniu. Zrobimy to sobie, jak już zdobędziemy wszystkie rzeczy, które będą właśnie potrzebne do tak naprawdę do wykonania tych rzeczy, żeby zdjąć ten rodzaj zakończenia. Wiem, że tutaj tak troszkę dziwnie to mówię, ale jak już będziemy to robić, to myślę, że zrozumiecie. I na razie chodźmy sobie do stołu utraconej łaski. Pójdźmy, zobaczmy, jakie przedmioty nam się odblokowały za walkę. Zobaczmy, co my tu mamy. Jaką mamy moc. No zobaczcie, możemy zrobić to, jak ona się zamieniła w ten kwiat. Albo wziąć ją dłoń. Dłoń Maleni. Myślę, że obydwa są całkiem fajne zaklęcia. Także w zależności czy tego, czy lubicie katanę, czy gracie magię, chyba chcecie bardzo potężny czar. Ja na razie nic nie będę z tego brał, ale możemy sobie zobaczyć, jakie wyposażenie. No i mamy nawet hełm królewskiego rycerza i mamy właśnie ten hełm Maleni. Tak naprawdę wszystko stąd możemy kupić, możemy nawet założyć strój Maleni, dlaczego by nie. Teraz to w sumie możemy zrobić. Jako pierw pokupujmy wszystko.
Dobra, mamy. To zobaczmy, jak to wygląda, ten jej strój. Możemy też się od czegoś o niej więcej dowiedzieć. Mamy właśnie Malenię. Uskrzydlony hełm wykonany z czystego złota, noszony przez Malenię miecz Mikeli. Malenia czekała na Mikele u stóp cienia. Mój brat dotrzyma obietnicy, posiada boską mądrość i urok, jest najstraszliwszym z niebian. Dobra, to załóżmy sobie ten strój. Dlaczego by nie? Tylko jeszcze znaleźć wszystkie elementy. Poczekajcie, bo to była uskrzydlony hełm Melanii. Gdzie on był? Obok jakiegoś kaptura czarnego noża. Zbroja czarnego noża jest zbroja Melanii. Nie jest jakoś świetna, ale ładnie wygląda, to możemy sobie ją na razie po prostu nosić. Przynajmniej na pewien czas. No tak to wygląda, tak się prezentuje. No musicie przyznać, że dość fajnie, tylko ta broda wystaje mojej postaci. Ale dobra, niech będzie, możemy na razie tak pochodzić. Chociaż przez parę odcinków, jako że rzeczywiście tą Malenię pokonaliśmy. No i tutaj możemy sobie jeszcze ulepszyć troszeczkę tarczę. Także zróbmy to. No i zobaczcie, będzie na maksa ulepszona też tarcza. Także cały nasz ekwipunek jest na maksymalnym poziomie. I teraz jeszcze zanim pójdziemy, bo wracamy teraz na szczyt olbrzymów. Ale zanim tam wrócimy, no to jeszcze oczywiście pójdziemy do wieży Melanii. Żeby sobie właśnie odblokować jej ten wielki run. Musimy się przenieść na boski most i stąd będzie teleport bezpośrednio do jej wieży. Gdzie ten właśnie wielki run sobie odblokujemy. Tutaj pamiętacie, tutaj był ten olbrzym, ale teraz już go tu nie ma, także idziemy, o, nie w tą stronę, tylko w tą stronę i tutaj będzie właśnie ten teleport. Tak, chcemy się udać w inne miejsce. A i zobaczcie, teleportowaliśmy się prosto pod osobną wieżę. Możemy ją teraz otworzyć. Wjedziemy do góry, no i tam będzie ten wielki run Melanii. Także lecimy do góry. W sumie to szlachetne mięso, to już mogę sobie w międzyczasie z ekwipunku zostawić wielki róg runiczny, znaczy łuk runiczny mogę nam zostawić. To mi się nawet przydaje. Szczególnie teraz na tych trudniejszych bossów. Myślę, że będzie ok. Zlecimy do góry. No i dobra. My mamy kolejne oczywiście ognisko. I piękny widok na Kaedil. I dobra, i tutaj właśnie będzie możliwość odblokowania tego jej wielkiego runu, także wchodzimy. No i rzeczywiście jest, także bierzemy go i zaraz zobaczymy, co on nam da. Wielki run Malenii. Jest i on. Po otrzymaniu obrażeń twoje ataki przywracają punkty zdrowia. Niby fajne, ale mi się podoba i tak najbardziej ten wielki róg Radana. Mam wrażenie, że jest najlepszy z tego, co nam się na razie wylosowało. Także możemy iść dalej, ja tylko sobie jeszcze zmienię mieczyk. Idziemy sobie na tą moją szyszkę, najbardziej ją lubię. I okej, i możemy tak naprawdę kontynuować naszą podróż, czyli teleportujemy się... Dobre pytanie, gdzie my się tutaj teleportujemy? Dobra, poczekajcie, musimy iść tutaj, czyli nasza droga jest tutaj. Cmentarzysko olbrzymów, dokładnie tak. No i dobra, i rzeczywiście widać już olbrzymów pierwszych, ale teraz to nie powinni, mam nadzieję, stanowić dla nas problemu. Powinniśmy sobie tutaj bez problemu z nimi poradzić. Także ruszamy znowu w tą drogę. Mamy pierwszego olbrzyma, zobaczmy jak nam z nim pójdzie. O, dość dużo obrażenia mu ładujemy. O, nawet nie wiem co on robi do końca. Nie wiem, zawiesił się czy coś. No oczywiście nie będziemy narzekać na to. I dobra, i po nim. Także pierwsze koty za płoty w tej lokacji. Mamy oczywiście nasze kochane łapki, których nie da się nie lubić, prawda?
Na szczęście jesteśmy na tyle silni, że one dość łatwo teraz padają już. No i będziemy się kierować tutaj właśnie, żeby w to miejsce, gdzie będziemy mogli spalić to wielkie drzewo. To już w sumie niedługo nastąpi. Ale na razie sobie lecimy tędy. O, tu jeszcze jedna łapka nas tutaj bije. No chodźesz tu. Ach, z konia tą łapkę trafić to naprawdę jest nie lada wyczyn. O, tak to od razu pada. No, mamy kolejne łapki. O ty. No patrzcie, co za ręka, no. Dobra, ja tutaj mam gdzieś arzębinę, to ja sobie w sumie ją wyposażę, żeby się leczyć nią, a nie normalnym leczonkiem. Także bierzemy ją i nasz struga zostanie wyleczony. Pięknie. Tutaj widziałem jeszcze gdzieś tam jedną rękę, jest. A, i to ta większa. Dobra, jeszcze jeden taki atak i powinno być po niej. No, udało się. Tu się możemy już wyleczyć. No i zobaczcie, jesteśmy... Powinniśmy iść tutaj, główna ścieżka, my poszliśmy na jakąś odnogę. No dobra, to zwiedzimy ją na pewno, zobaczymy co tutaj jeszcze ciekawego dla nas czeka. Ja tutaj tej lokacji powiem wam szczerze, że nie pamiętam jakoś super dobrze, a to dlatego, że jeśli chodzi o... Ała, ale nas ciachnął. A przeżyliśmy na szczęście. A jednak nie. Ach, te łapki. Zawsze są irytujące. Właśnie chciałem powiedzieć, że nie pamiętam za dobrze tej lokacji, dlatego że... Nie licząc oczywiście tych łapek. Jest ona, mam wrażenie, jak na ten czas gry, w którym jesteśmy na ten moment, jest ona dość łatwą lokacją. No wiem, przed chwilą mnie zabiły te łapki, ale mimo wszystko uważam, że ona jest dość prosta. Nie jest taka jakaś super, nie wiadomo jak, wymagająca. Szczególnie boss jest no dość banalny. A ja tutaj te łapki już sobie pominę. Nie chcę się z nimi po raz kolejny walczyć. Na szczęście możemy je zawsze wymijać. Także ja sobie tutaj przeskoczę. Tutaj tędy. I tutaj te łapki będą wyminięte. Dobra, chciałem tam jeszcze trafić, nie udało się. Nieistotne. Naprawdę boss tutaj, ten finalny tej lokacji będzie dość łatwy. No myślę, że nie powinien nam sprawić żadnych problemów. Ale oczywiście tutaj jeszcze trzeba pewne miejsca pozwiedzać, żeby wszystko pozdobywać. Dobra, mamy tutaj kolejnego tego trolla. Także bierzemy go. On tutaj, domyślam się, żeby w nas rzucał czymś, więc myślę, że warto go tutaj położyć. Do spania. Trochę takiego Yeti przypomina, co? Ale to już mówię na nie... No zobaczcie, no przyblokował nam się, nie uda nam się teraz go przebić, ja próbowałem, no trudno, to go tak dobijemy. I jest ok. No i dzięki, tutaj mamy też oczywiście kolejny fragment historii. Wojna z olbrzymami, czempioni walczą, trole zdradzają, ogień pokonany, zaczyna się era złotego drzewa. I kawałek tutaj kolejnej historii tego miejsca, co tu się wydarzyło. Czyli w skrócie była jakaś ogromna bitwa z tymi olbrzymami. I dobra, czy ja chcę się znowu bić z tymi łapkami? No chyba nie mam wyboru. Chociaż w sumie mam wybór, bo nie muszę w ogóle tam iść, tylko pójdziemy sobie tędy. Będzie po problemie. Dobra, hop. O, zobaczcie, tutaj kolejna ta ręka. Czy ona tu przejdzie? No na szczęście nie, to ja sobie ją ominę. I idziemy dalej. No i mamy wejście do jakiejś ewidentnie jaskini. Pewnie będą pod tym katakumby. Tylko czy tu będzie jeszcze jakiś boss do walczenia? Sprawdzimy sobie wpierw w boku to miejsce. Chyba jest tutaj w miarę bezpiecznie. I nic ciekawego na nas nie czeka. Dobra, no to wchodzimy. Wchodzimy tutaj do środka. No i to będzie tak naprawdę tyle, jak widzę w tym miejscu. Nic tutaj więcej na nas nie powinno czekać. Dobra, no to wchodzimy i będziemy wracać się po tej jaskini na główną drogę. No i dobra. A pięknie wygląda ten strój Melanii.
Znaczy może nie tyle pięknie, ale naprawdę jest satysfakcjonujące to, że możemy chodzić w jej ciuchach po tym, jak ją pokonaliśmy, cały jej ten set dostaliśmy. Naprawdę ona jest bardzo ciężkim przeciwnikiem. Możecie mi wierzyć. Mamy grobowiec heroicznego pogromcy olbrzymów. I kolejne będą nam potrzebne klucze. Chyba mam jeszcze na tyle, więc na spokojnie. Tak jest. Otworzymy sobie tutaj boczne przejście. I tutaj mamy tylko jeden przedmiot, jest to ogniu chroni mnie, nowość. Zobaczmy co to jest, jak rozumiem jakiś czar, bądź też inkantacja. Inkantacja. Jest, ogniu chroni mnie, znacząco zwiększa negację obrażeń ognistych. Najstarsza inkantacja mnichów ognia, tworzy ogień wewnętrzny, który znacznie zwiększa negację obrażeń ognistych. Ponoć ta inkantacja była używana dawno temu podczas wojny z olbrzymami, by chronić czempionów złotego drzewa. Spoko, można powiedzieć, że na tego bossa, co tutaj będzie, bo to będzie właśnie taki jeden wielki olbrzym, może się to przydać dla magów. Ale też przyznam szczerze, że ten boss nie jest jakoś super trudny. Zobaczcie, tutaj już mamy przeciwnika. A, udało się go ładnie od tyłu przebić. No i tyle. Tych oczywiście przeciwników też znamy bardzo dobrze, oni są właśnie też ogniowi. Więc tutaj myślę, że taka ochrona na ogień przed ogniem też by się przydała. Nie byłoby to wcale takie złe. I zobaczcie, mamy kotka, ale jak zobaczycie, on jest zacieniowany. Kojarzycie już ten motyw, był już w niektórych katakumbach, kiedy przeciwnicy są tacy zacieniowani, no to niestety nie możemy ich uderzyć. I tam już mamy właśnie taki element, gdzie właśnie będziemy ich mogli do światła dać. Tylko oczywiście trzeba będzie się tutaj przedostać i ich tutaj wziąć. Także chodźcie tutaj po kolei. Właśnie chciałbym wpierw tych chochlików załatwić. O, patrzcie. Ma, jesteśmy dość silni, bo prawie na hita padł. No, chodź, chodź, chodź tutaj do światła. Dobra, chochliki nie żyją, to teraz możemy się zająć tym. Hej. Jeszcze raz. O, ty. Powrotny atak zrobił, no dobra. No, o! Jak to weszło niby w nas, to ja nie wiem. Dobra, ja się wycofam, wyleczę się na spokojnie. Nawet dwa razy. Już wystarczy tego skakania. Ała. Dobra, teraz się możemy wyleczyć. O, będzie mroził. Spoko, niech mrozi sobie. Ach, tu nas to trafiło. No dobra, jeszcze jedno leczonko. Okej, jeszcze raz. Ała, tu nas też mocno, mocno trafiło, ale spoko. Zaraz go już pokonamy. Tego pana kota. Raz i dwa. I koniec zabawy. No, dość dużo tutaj potek straciliśmy, ale myślę, że było warto. Też co prawda nie wiem, czy on się odradza, czy nie. Ale najwyżej będziemy sobie go później omijać, jakbyśmy tutaj mieli zginąć. Chociaż mam nadzieję, że oczywiście uda nam się te katakomby przejść w miarę sprawnie. Bo tu jest, zobaczcie, tu już przeciwników więcej nie ma. Nie ma też przejścia, czyli trzeba iść dołem. I tutaj nam coś piszą. Uważaj, wróg. No dobra, to uważamy. O, są rzeczywiście chłopaki. No to trzeba znowu ich dać do słońca. No, do słońca czy też do światła. A, tutaj jest w ogóle przejście, nawet tego nie zauważyłem, powiem wam szczerze przed chwilą. Dobra, mocno dostali. Ten jeszcze przeżył. No i okej. To nawet dobrze, że w sumie oni tam byli, bo tak to bym nie wiedział, gdzie iść. Znowu głowa kociego chochlika. No tego sprzętu już mamy bardzo, bardzo dużo. A zawsze można to też sprzedać, chociaż to nie daje aż tyle dusz w sumie, czy tam run, żeby się to opłacało. Ale też jest taka opcja. Dobra. Idziemy w lewo. Tutaj mamy oczywiście ogień.
Ja sobie skorzystam oczywiście z tej sztuczki, też wielokrotnie wam pokazywałem, czyli że bierzemy sobie jakikolwiek łuk. Jakiś pierwszy z brzegu, niech będzie ten. Oj. Dobra, i będziemy strzelać w to. I jak w to strzelimy, to to się schowa. Nie schowało się tym razem, może teraz. O, teraz trafione i zobaczcie. To się schowało, także... O kurczę, czyli to ma... No dobra, myślałem, że to się schowało, a to mnie tym razem zrobiło, że tak nie mogliśmy zrobić. No dobrze. Zaskoczenie drobne. Czyli to się po prostu obkręciło tym razem. Patrzcie, nawet nie pamiętałem o takim motywie. Ale na spokojnie, tutaj sobie przejdziemy. Dobra, udało się. Aha, czyli zobaczcie, to poszło w dół. I jak to weźmiemy, pójdzie do góry. Mhm, czyli tak to działa. No dobra. Czyli nieważne, co się stanie, tak przejście będzie zablokowane. No spoko. A teraz? A teraz nie chcę. No dobra, niech i tak będzie. Tutaj sobie mogę w sumie łuk zostawić też, że będziemy mieli go na ekwipunku cały czas wyposażony, bo mamy dość dużo wytrzymałości i nam to nic nie robi. O! A ty się skąd tu wziąłeś? O ty! No patrzcie, zabił mnie, bo mi się kamera mi wpadła w ścianę, najgorzej. Ajajaj, no szkoda, że na takim prostym przeciwniku wpadłem, no ale tutaj jak widzicie, no... Czasami się zdarza przez taki głupi błąd, jak wpadnięcie kamery w ścianę, no ciężko coś tutaj tak naprawdę zrobić, bo ja tutaj nic nie widziałem i nie mogłem zareagować. No ale jak gracie w te właśnie w solcy, no to trzeba się czasami do tego niestety przyzwyczaić, że tutaj kamera często się gubi. No w tych nowych odsłonach, jak Elden Ring Dark Souls 3, jest okej, nie jest jeszcze aż tak tragicznie. Ale na przykład jak gracie w Dark Souls 1, Dark Souls 2, to tam z tą kamerą się dzieją bardzo różne dziwne rzeczy. Dobra, ja sobie tutaj nawet szybko przebiegnę, nawet nie będę tego, nawet wam to pokażę w sumie. Nie będę tego ucinał, bo tutaj droga naprawdę nie jest długa. No i ten kotek się odradza, ale to nic, sobie tutaj przejdziemy. Oni nas tu i tak nie będą daleko gonić. Jak widzę, to jednak nie działa, okej. Okay. Tego trzeba zabić, nie zapominać o nim. Dobra, wybiję. O, chciałem go przebić, ale się nie udało, to tego sobie przebijemy, chochlika. O, i dostaliśmy zbroję mnicha ognia, fajnie. Przyda się. Coś nowego zawsze. I dobra, i lecimy się zemścić na tym gościu, co nas pokonał. No złaś, chodź tu. Teraz już wiem, że tu jesteś, to możemy cię pokonać. I jeszcze raz. No i ginie. Tak to powinno wyglądać dziś za pierwszym razem. Zobaczcie, mamy kolejne przejście. No dobrze, no to chodźmy. Widzę już tam kolejne światło, czyli trzeba będzie tutaj przeciwników na nie zabierać. Gdzie ci przeciwnicy? Bo na razie tutaj dość spokojnie. Pewnie tutaj będą. O, dokładnie, pochliki. Oj, to trochę ich tutaj widzę jest. No to chodźcie tutaj do światła, jak może. O, patrzcie. A tutaj była dziura na środku. Ojejku. No, powiem wam, że tutaj się nieźle zaskoczyłem. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Że tutaj będzie dziura w podłodze. No, nieźle mnie tutaj zaskoczyli. Musiałem na to też nie wpaść, jak grałem, jak ja przechodziłem sobie tą grę. Bo nie widziałem wcześniej tego motywu. Ale okej. Okay. Teraz my sobie ich pozabijamy, tych chochlików. Oj, pięknie. Dobra, no i zbieramy ten przedmiot, no i idziemy w drugą stronę. Czaszkowy świecznik. A to ciekawy przedmiot. Czy to jest jako broń będzie traktowany? Czaszkowy świecznik. No jest, jako broń, wielki młot. Jaki długi opis też. Świecznik używany w kulcie Biraka, najbardziej uświęconego prałata z mników płomienia olbrzymów.
Zaniepokojony próżniczą pychą, z jaką mnisi traktowali płomień, Birag odciął sobie głowę, aby udzielić innym pouczenia. Pragnął, by została wykorzystana jako świecznik. Jego wiara tli się jeszcze w czaszkowym naczyniu. Uniwokalna umiejętność przepływ wiary rozpala ogień wiary Biraka w czaszkowym naczyniu, potem unosi go, by wysłać kulę ognia we wszystkich kierunkach. Wielokrotne naciśnięcie będzie dalej unosić tę broń i kontynuować atak. To kojarzymy tą broń dobrze. Tutaj niektórzy tacy tak grubsi, ci czerwoni przeciwnicy się nią posługiwali. Właśnie z tym ogniem. To tak na tym polegało. No dość ciekawa broń, myślę. Tylko my oczywiście jej chyba nie mogliśmy tam używać. Pewnie za mało wiary, czy tam mistycyzmu. Niestety. Dobra, mamy zjazd w dół. Jak na razie ta jaskinia dość długa, te katakumby. No i co my tu mamy? Patrzcie, tutaj wygląda jakby coś było, jakieś przejście. No, zobaczmy, czy się otworzy. No i się otworzyło, patrzcie, mamy tam wielkiego trolla. Tu przejścia nie ma, to jak my, co my mamy z nim zrobić? Rozumiem, że mamy z nim przebiec... tylko gdzie? Dobra, spróbujemy coś wymyślić. Musimy go zapewne jakoś pokonać, jakimś sposobem. No tutaj by się przydało, żeby było to światło. Ja mogę tą dźwignię na przykład jeszcze raz użyć? Nie mogę. Tutaj też widzę, nie podchodzi. A dajmy, wymieńmy go na razie. Zobaczmy, czy tu czegoś jeszcze nie ma. Tutaj oczywiście jest zamknięte jakimś mechanizmem, czyli musimy go pokonać. Tylko jak go tutaj załatwić? Pytanie za 100 punktów. Zastanawiam się, czy tutaj na przykład nie trzeba zejść niżej. No spróbujemy tak zrobić. Oczywiście jest jakiś kolejny przeciwnik, czyli chyba poszliśmy dobrze. Czy jego można przebić od tyłu? No tak też myślałem, że się nie da. Okej, będzie strzelał. Brawa, nie my go. Okej, okay. Raz, dwa. O ty, masz dynki, nas atakujesz, serio? A i zobaczcie, robi ten śmieszny atak. Ło, no nieźle tutaj się bawi. Dobra, niech mu ta dynka przestanie płonąć, byłoby najlepiej. Albo po prostu go... Tutaj, kurczę, jak to nawala. Wyleczmy się. No jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, mamy go. Pięknie. I mamy hełm prałata ognia. I nagolenniki jego. A to też ciekawy na pewno zestaw. Zobaczmy, gdzie ten hełm nam wróciło tutaj. Hełm ozdobiony świętym wizerunkiem i Saganem. Strój prałatów ognia, czyli dowódców mnichów ognia. Mówi się, że Sagan na szczycie głowy był niegdyś pełny rozżarzonych węgli, które buchały płomieniami, gdy wiara posiadacza hełmu osiągała szczyt. Jednak ogień w tym samym Saganie już dawno zagasł. No dobra, okej. Okay. Mamy wielką nagrobną konwalię też do ulepszeń. Mamy pieczęć olbrzyma, kolejny przedmiot. No dużo tu tych przedmiotów nam dają. A, to tamten z góry nas czymś trafił. Dobra, się zastanawiałem, co tu się dzieje. Zobaczmy tą pieczęć. Rozumiem, pieczęć to będzie gdzieś tutaj niżej. Jest, pieczęć olbrzyma. Święta pieczęć przedstawiającego jednookiego boga ognistych olbrzymów, ozdobiona warkoczami rudych włosów. Święta pieczęć używana przez mników i prałatów ognia, wzmacniającego inkantację płomienia olbrzymów. Brak umiejętności. Ten oręż nie ma umiejętności. Jeśli oręż w drugiej ręce ma umiejętność, zostanie ona użyta. To jest dość ciekawy symbol, bo tutaj ten bosk, z którym będziemy walczyć, no będzie powiązany z tym, co właśnie tutaj widzimy. Także coś ciekawego jest. Dobra, tutaj. Dobrze się zastanów. To może wpierw w drugą stronę. Zobaczymy, co jest, czy tu jest. A tu jest drabinka. No dobra, no to tutaj możemy sobie zejść od razu.
Kolejny kot. No, nie za fajnie. Może byśmy mogli go ominąć, bo nie chciałbym z kolejnym kotem walczyć, szczególnie z dwoma. No chyba, że wejdzie tutaj. No chodź tu. Dobra, trzy ataki mu wpięliśmy. Dobra, a może z nim, może już go pokonamy. W sumie nie jest tak źle. A, ładnie poszło. Bo jeszcze tu jest ten drugi. No chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź do tego światła. I cię tutaj załatwimy, bez problemu. Ała, ała, ty się nie miałeś czasem... No właśnie, tak nie miałeś się zrobić od razu. Okej. No nie przesadzam trochę. Dobra, akurat to możesz robić. Ten atak jest dość łatwo uniknąć. Ała, a żeśmy dostali z ogona. Jeszcze jedno leczonko. Dobra. Dobra, udało się. Dużo tych przeciwników tutaj i takich silniejszych, trzeba przyznać. Ale jakoś nam to idzie powolutku do przodu. Tutaj mamy kolejną drabinkę. No dobra, niech będzie. Dokąd nas to tym razem zaprowadzi? No i dobra, jesteśmy na szczycie. Aha, i zobaczcie, jesteśmy tutaj piętro wyżej, nad tym olbrzymem. No i co, tutaj nic nie można zrobić, tak? No dobra, bo tu byśmy spadli w dół i tutaj by się nic nie zadziało. Dobra, no to spróbujemy pójść w drugą stronę w takim razie. To w sumie szybciej będzie chyba po prostu stamtąd spaść. Może tam coś będzie, żeby tutaj tego przeciwnika ogarnąć. Jak rozumiem, tutaj musimy zapalić światło. A tego przeciwnika sobie darujemy. Zeskakujemy tutaj. I tutaj mamy jeszcze... No jeszcze nas trafił, no co za naprawdę. A tutaj wchodzimy i tutaj w dół. Aha, i to jest takie przejście po prostu. Okej. No dobra, nie da się tego jakoś zrobić, żeby... Czekajcie, może tutaj? Kurczę, to co w takim razie zrobić, żeby tam się światło zapaliło? Że nie kojarzę tego momentu. Dobra, może jeszcze wrócimy tam, może tam jednak coś będzie. Może tam będzie jakiś motyw, żeby zapalić to światło, przyznam wam szczerze, że akurat tego fragmentu nie pamiętam. Ogólnie nie pamiętam tej krypty, tak szczerze. Ale to może dlatego, że tak jak wam mówiłem, no tą lokację akurat tak średniawo pamiętam. A nie wiem, co tutaj trzeba było zrobić. Dobra, to wiecie co, bo nie chcę też tutaj przedłużać. Ja sobie tutaj to sprawdzę i zobaczymy się z powrotem, jak już tutaj ogarnę, jak tutaj to światło włączyć. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, już się z wami witam z powrotem. Już sytuacja jakby ogarnięta. Już tutaj wszystko wiem. Także jak widzicie, tutaj była ta winda i wystarczy tą windę wziąć do góry. I kiedy ona podjedzie, to tutaj wyskoczy nam spod ziemia światełko, które nam tutaj oświetli. No przyznam wam szczerze, że całkowicie zapomniałem, że taki motyw był. Ale teraz jak widzicie, jest tu oświetlone. No i teraz wystarczy tego trolla tutaj wziąć. No i tak naprawdę będzie po zabawie. Że chodź tu. No, dawaj. Śmiało.
No dawaj, 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 chodź. No musimy go teraz tylko na spokojnie wymanewrować, żeby tam do nas przyszedł. No dawaj, dawaj, chodź. Chodź, 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 chodź. No biegnij, biegnij. Jeszcze kawałeczek masz, no. O, dobra. No już niedaleko, już niedaleko, dawaj. Pięknie, no. No jeszcze krok, jeszcze jeden krok. Już jesteś na tym, no. O, właśnie. Ała, no tylko żeby tu nie zginąć teraz, bo byłoby trochę lipa. Dobra. Ja sobie tutaj teraz miecz wyjmuję, to mamy chwilkę, żeby go więcej przeatakować. Dobra, no i pokonany. I teraz otworzyły się właśnie te ciężkie drzwi. No tutaj ten motyw z tym światłem, muszę przyznać, że dość ciekawy. Ale ogarnęliśmy to, także ruszamy dalej. I jesteśmy tak naprawdę już przed walką samym z bossem. Ciekawe, czy nam się uda za pierwszym razem go pokonać, dlatego że jak widzicie, no ja leczenia za dużo nie mam w tym momencie. Ale spróbujemy, możemy sobie odpalić wielki łuk runiczny. Znaczy, no niewielki, zwykły łuk runiczny, nie wiem dlaczego na to mówię wielki łuk runiczny, bywa. Ale użyjemy sobie. Dobra, powinniśmy sobie dać radę, bo tu widzę, że pradawny bohater z Zamor, czyli dość prosty przeciwnik. Ała, dość prosty przeciwnik, a nas tutaj nieźle ciachnął. Dobra, we dwóch go będziemy nawalać, to może się uda, co? Ja się tutaj odsunę na wszelki wypadek, bo nie wiem co on robi. Dobra. No i chyba go kończymy, co? Tak jest. No, na szczęście się udało bez problemu go załatwić. Także mamy tą... te katakumby zrobione, zakrzywiony miecz z Zamor, no i maskę, cały secik tak naprawdę, bo tego bohatera z Zamor. Zobaczmy też ten miecz, miecz bohatera z Zamor. Albo chociaż nie sam miecz, tylko chociaż no cokolwiek, żeby się też o tym przeciwniku więcej dowiedzieć, to możemy poczytać o nim informacje. O, maska z Zamor, noszona przez rycerzy z Zamor, okrzykniętych bohaterami wojny z olbrzymami. Podobno ci długowieczni wojownicy spowici przeżywającymi mroźnymi wichrami od niepamiętych czasów byli śmiertelnymi wrogami ognistych olbrzymów, czyli dlatego ich spotykamy w tej lokacji na samym początku, a później już samych olbrzymów, bo tam dalej musieli się nie przebić. No dobra, ciekawe. Ciekawe bardzo informacje. No i dobra, i wyszliśmy tak naprawdę. No tutaj już nic więcej chyba nie będzie do w ogóle do robienia, więc będziemy mogli się wrócić na główną ścieżkę. Jeszcze możemy tutaj zobaczyć, no ale to jak widzicie, to już nic więcej nie ma. Jeszcze tam ewentualnie nas nie było w samym dole, to sprawdzimy, żeby nie było, że coś ominęliśmy. I tak naprawdę będziemy ruszać dalej. Już tutaj tą główną ścieżką. No jak sobie to oczywiście tych przeciwników pominę. O, coś tutaj jednak jeszcze było. Kamień Kowalski 7, ponury. No mi już się te ulepszenia do końca gry nie przydadzą. No i tutaj też nic nie ma. A, tylko trzeba zgubić agro. Jejku, jak ja ich nie lubię, tych łapek. Naprawdę, jak dobrze, że to tak naprawdę ostatni raz, kiedy się z nimi spotykamy. Już w dalszej części gry ich nie będzie. Chyba, że jestem wystarczająco daleko, jesteśmy wystarczająco daleko. Także ruszymy sobie stąd dalej. Jak widzicie, został malutki fragment tej lokacji. Naprawdę niedużo jej zostało, no bo tak naprawdę jesteśmy tutaj. Musimy przejść tylko tutaj, oj, tutaj i tutaj będzie koniec. I myślę, że zrobimy sobie to już w następnym odcinku. Także dzięki bardzo za uwagę. Dajcie znać, jeśli dajcie lajka, no i suba, jeśli jeszcze nie daliście. Jeśli walka z Melanią wam się podobała, no i oczywiście, jeśli cały odcinek wam się podobał. Zapraszam też na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Dzięki bardzo za uwagę. Do następnego. Na razie. Hej.